nowa instytucja będzie nosiła nową nazwę, czyli Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Nazwa ta ma znacznie szerszy zakres merytoryczny niż poprzednia. Umożliwi nam na przykład budowę sektora miejskiego, co w przypadku Białostockiego Muzeum Wsi byłoby, no powiedzmy delikatnie, niewłaściwe merytorycznie. Jest to nazwa, myślę, która przez wiele lat pozwoli nam funkcjonować w bardzo takim szerokim zakresie edukacyjnym i chciałbym też również w zakresie merytorycznym jako muzeum etnograficzne, czyli instytucja, która promuje nasze dziedzictwo związane z kulturą ludową na Podlasiu. Jeśli chodzi o najbliższe prace, to oczywiście przede wszystkim te bieżące remonty. To trzeba podkreślić, że w tej chwili mamy pilną potrzebę wymiany kilku dachów, bo niestety przecieka. No i kolejny krok to na pewno obiekt, przy którym stoimy, czyli dwór z Bobry Wielkiej. Chciałbym, żeby on właśnie w ramach projektu, który będziemy realizowali, zyskał nową świetność, a w zasadzie przywrócimy mu tą świetność na pewno. I kolejne obiekty, które są złożone w skansenie, mianowicie tak jakby chociażby tu niedaleko położona plebania, szkoła. To są obiekty, które już od kilkunastu lat czasami czekają na ten czas, kiedy będzie je można zmontować, więc chciałbym, żeby one w ciągu najbliższych lat, bo nie mówię tutaj o przyszłym roku, wiem, że ta perspektywa na pewno musi być znacznie dłuższa, będą montowane i chciałbym pozyskać też do skansenu kolejne obiekty. Mówimy tu przecież cały czas o rozbudowie skansenu. W terenie jeszcze znajdują się naprawdę bardzo ciekawe drewniane obiekty, które warto na pewno tu przenieść do skansenu i tym samym uratować przed rozbiórką, zniszczeniem, tak żeby można je było przyszłym pokoleniom pokazać.